Witam Państwa 11 lutego i zapraszam na kilka słów komentarza odnośnie bieżącej sytuacji WIG-u 20 DAX-a i S&P 500. Po kilku dniach odpoczynku dzisiaj mamy kontynuację ruchu zainicjowanego w przedziale 2295-2299, czy też właściwie w okolicy tego rejonu cenowego. W każdym bądź razie kreowany impuls jest już najdłuższym ruchem w całej tej sekwencji spadkowej. No przede wszystkim jest dłuższy od poprzedniego ruchu korekcyjnego, który jak wiadomo przybrał kształt formacji X, A, B, C, D. Tutaj z kolei w przedziale 2409-12 koncentrowały się projekcje Gartley Pattern układu prospadkowego X, A, B, C, D. W tej chwili możemy mówić o zanegowaniu tej właśnie struktury cenowej i kontynuacji ruchu wzrostowego. Widzimy, że indeks zbliża się do kolejnego obszaru. W zasadzie przetestował już ten obszar 2444-53, choć chyba tutaj przede wszystkim wyróżniłbym jednak pojedyncze zniesienie 50-procentowe, czyli poziom 2453. Potencjalnie istotną rolę może także odgrywać i w tej chwili odgrywa górna zielona median line. W każdym bądź razie zanegowanie właśnie tej linii w połączeniu z wymienionym wcześniej przed momentem obszarem Fibonacciego wygenerowałoby kolejny sygnał, pozytywny sygnał techniczny zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego z możliwością przetestowania zniesienia 61,8. To byłby taki najbliższy cel po zanegowaniu 2444,53. Musimy jednak pamiętać, że to jest też dość istotny opór techniczny. Skoro tak, niejako automatycznie no, można spodziewać się wzrostu aktywności podaży w tym przedziale. Natomiast dla mnie takim pierwszym niepokojącym sygnałem byłoby zanegowanie węzła 2409-2412, notabene rzeczywiście strefy, która przeistoczyła się w lokalną zaporę popytową. W tej chwili wypada tutaj również zniesienie 18,6 całego impulsu popytowego. Kluczowe wsparcie to jednak bez wątpienia strefa 2375-79 wytyczona na bazie dwóch kluczowych zniesień 38,2, 61 i 8. A więc konkluzja taka, że warto w tej chwili obserwować ważny węzeł podażowy 2444-53. Gdyby udało się sforsować tę przeszkodę, byłby to kolejny sygnał, pozytywny sygnał techniczny. Podobnie sytuacja wygląda oczywiście na kontraktach. Tutaj mamy wybicie ponad przedział 2420-26. Kontrakty zbliżają się tutaj do okolic poprzedniego szczytu, poziom 2456, a pierwszy niepokojący sygnał, tak jak sugerowałem w opracowaniach, to dopiero zanegowanie strefy 2404-2407. Gdyby właśnie w tym rejonie poprzedniego szczytu ukształtował się punkt zwrotny i następnie doszłoby do zanegowania wsparcia 2404-2407, nie wykluczam, że w ujęciu intradayowym mielibyśmy kolejne próby właśnie wykreowania następnego impulsu spadkowego. Popyt również w tej chwili dominuje na rynku niemieckim. Jest to związane z próbą zanegowania strefy 9350-9390. Jeśli udałoby się sforsować ten właśnie węzeł podażowy, prawdopodobnie DAX zbliżyłby się w niedługim czasie tutaj w okolicy zniesienia 78,6 impulsu podażowego. To jest mniej więcej poziom 9640. I na S&P sytuacja wygląda podobnie, z rejonu wsparcia 1730-1740 popyt konsekwentnie jakby buduje ten swój ruch odreagowujący i już w tej chwili notowania przebiegają w okolicy 61,8, zanegowanie tej strefy, eksponowałem znaczenie tutaj tego poziomu 1808, wypadają w tym rejonie inne zniesienia wewnętrzne i zewnętrzne, tworzy to nam dość wąski korytarz 1808-1810, zanegowanie tego oporu to duże prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego i
w gwoli formalności, oczywiście, gdyby nie udało się zanegować tego oporu, a następnie doszłoby do zanegowania strefy 1730-1740, na wykresie ukształtowałby się układ, potencjalny układ ABCD. Jak zwykle, przede wszystkim zwracałbym tutaj wówczas uwagę na symetrię. Dziękuję bardzo.